Kwalifikacje okręgowe są za 3 miesiące. Dopracujesz to, co umiesz. Bądź cierpliwa. Pomogę ci osiągnąć cel. Ufasz mi? Tak. Zachwycisz sędziów bez przerzutów tyłu. Robisz niesamowity przerzut w tył, dlatego jesteś druga w drużynie. Po kim? Po mnie. Igrzyska w Rio de Janeiro, rok 2016, a ze złotym medalem ty srebrnym. Halo, Tulane? Obudź się. Ja zdobędę złoto. Jak oceniasz nową? Sierrę? Miła. Podobno ma same szóstki. Tu przegrywa. Martw się o Megan Murphy z klubu Potęga. Mówią, że jest najlepsza. Być może, ale nie dam się zastraszyć. Do reprezentacji wezmą 3 gimnastyczki. Muszą wybrać nas. Na pewno. Smucisz się, że znów będziesz gorsza ode mnie? Nie. Trenerka Izabel każe mi wykonywać nudne, proste elementy. Poradzę sobie z trudnymi. Jasne, przecież jesteś gwiazdą. Ćwiczmy, bo mama mnie skrzyczy. Gotowa? Polecieć. Zrobiłam dziś zeskok ze zwisu. Świetnie, a ty? Bałam się. Uda ci się. Chodźmy. Dobrze, babciu. Musisz popracować nad układem. Staram się. Marnujesz czas na pogaduszki. Przepraszam. Jeśli nie wejdziesz do reprezentacji okręgu, nie zostaniesz gwiazdą gimnastyki jak twoja siostra. Będę się przykładała. Znalazłem wspaniały kemping na letnią wyprawę. Powiedz Tulane, że jedziemy razem w pierwszym tygodniu lipca. Dobrze? Jak ci poszło w kawiarni? Świetnie, kolejka cały ranek. Nie dawaj mięsa psu, Maisie. Gitarzysta, którego zatrudniłam, nie przyszedł pierwszego dnia. Chętnie go zastąpię, tylko zawiadomię chłopaków z zespołu. Bardzo cię kocham. Ale rockowa kapela wystraszy mi gości. Mylisz się. Zakryjcie uszy, zaśpiewam. Nie jesteś gwiazdą rocka, tylko dyrektorem liceum, który daje czadu. Wariaci. Dziewczynki, idźcie się bawić. Pomówimy z matką. Dostaliśmy maila od twojego wychowawcy, pana Wu. Nie dawałam świncefry, tak wypadły mi z rąk. Chodzi o twoje zaległości. Jakie? Nie oddajesz w terminie prac domowych. Będziesz miała korepetycję 4 razy w tygodniu. Odpada. Wychowawca tak radzi. Gimnastyka pochłania ci za dużo czasu. Szykujemy się do pokazu dla rodziców, potem będą eliminacje do reprezentacji okręgu.
Sama poprawię się w szkole. Dobrze się przygotuję do jutrzejszej klasówki z biologii. Zobaczymy, jak ci pójdzie, ale nauka jest najważniejsza. Coś ci dam. Gdybym była chomikiem, rodzice by mnie nie karcili. Ćwiczyłabym, kiedy bym chciała. Na zewnątrz jądra komórkowego znajduje się cytoplazma. Nic nie rozumiem. Boicie się klasówki? Ja niczego się nie boję. Wszystko rozumiecie? Sierra dostaje same szóstki. Dasz radę. Nie wiem, czego się boję. Będzie łatwa. Zaczynajmy. Przyłożyliście się do nauki? Macie pół godziny. Czym się różnią komórki zwierząt i roślin? Każda komórka ma jądro. Mikroskop to maleńkie urządzenie, przyrząd do szukania małych rzeczy. McKenna, chodź do mnie. Dlaczego ściągałaś? Nie zapamiętałam nic z tego, co przeczytałam. Nie nauczyłam się, przepraszam. Pójdziesz na korepetycję, dostałaś pałę. Tak? Masz problemy ze zrozumieniem tekstu. Tak, często to widziałem, kiedy uczyłem w podstawówce. Nazywają to kryzysem w czwartej klasie. Co to? Umiesz czytać, ale nie potrafisz zrozumieć sensu. Nie mam czasu na korepetycję. Wolisz gimnastykę? Tak. Wejście do reprezentacji okręgu jest dla mnie najważniejsze. Korepetycje albo koniec ćwiczeń. Nauka na pierwszym miejscu. Zaczniesz jutro. Dobrze. I zostaniesz ukarana za ściąganie. McKenna? Mam na imię Josie. Korepetytorka? Tak, usiądź. Ja już siedzę. Wózek nazywam Piorun. Ładny kolor. Masz problemy z czytaniem? Tak twierdzi nauczyciel. Kiedyś kochałam czytanie, teraz już nie. To nudne, a gimnastyka zajmuje mi dużo czasu. Rzeczywiście. Może potraktuj czas ze mną jako ćwiczenia umysłowe.
fun. Upuściłam ołówek. Spóźnię się na trening. Zaczniemy? Tak. Potem mam lekcję gry na flecie. Wykorzystajmy czas, skoro znalazłaś ołówek. Tak. Źle napisałaś tę klasówkę? Chyba tak. Proszę. Gdzie byłaś? O co pytasz? W środę chodzimy na koktajl przed treningiem. Racja, zapomniałam. Cieszysz się na występ? Popiszę się na równoważni. Mama każe mi ćwiczyć układ, bo podobno zawalam. To tylko pokaz, nikt nie będzie nas oceniał. Coś się stało? Nie. Pić mi się chce. Pies powinien wrócić do właściciela, powtarzała matka, chociaż Julia wolałaby zatrzymać psiaka. Był rozkoszny i lubił się z nią bawić. Ale przyznała mamie rację. Tylko go znalazła, nie należał do niej. Ładnie czytasz. Co poczuła Julia, kiedy zdecydowała się oddać psa? Nie pamiętam. Mam pomysł. Te książeczki czytają moje 5-letnie siostry. Uważasz mnie za głupią? Nie, ale czasem warto poćwiczyć coś łatwiejszego. Nie robisz tego na gimnastyce? Jakbym słyszała moją trenerkę, nic z tego nie będzie. Poproszę o inną korepetytorkę. Jak wolisz, powiem panu Wu. Znajdzie ci kogoś w twoim stylu. Temat historii? Start. Za wolno. Czego nauczył się bohater? Start. Za wolno. Kto jest bohaterem? Start. Miejsce akcji? Start. Za wolno. Koszmarna korepetycja. Jest ktoś inny? Josie. Traktuje mnie jak dziecko. Dość. Josie jest świetna. Zgoda. Powodzenia na pokazie. Witam w klubie Wschodzące Gwiazdy. Pokażemy wam, co potrafią nasze gimnastyczki. Za 3 miesiące wezmą udział w kwalifikacjach do reprezentacji okręgu. Ciężko pracowały, dziś się popiszą. Zaczyna Sierra Cuchinco. Grunt, że się nie przewróciła. One, two, three.
Powodzenia. Dziękuję. Nie zmieniaj układu. Teraz mapkę na bruk. Przepraszam, nie martw się, boli. Dajcie lód. Usiądź na kanapie. Stopa do góry. Proszę. Może lody. Nie pomogą na złamaną kostkę. Trenerka cię ostrzegała. To tylko 8 tygodni w gipsie. Zdejmą mi go na 3 tygodnie przed kwalifikacjami. Lekarz powiedział, że za 14 dni możesz ćwiczyć, byle nie opierać się na tej nodze. Będziesz miała więcej czasu na naukę. Dobrze. McKenna! Cieszycie się z wypadku, bo to zmusi mnie do wkuwania. Nie mów tak. McKenna! Przykro mi, że odniosłaś kontuzję. Podejdziesz do mnie? Tak. Josie czeka na ciebie jutro po lekcjach w bibliotece. Dobrze. O co chodziło? Wyjdę jutro wcześniej na fizjoterapię. Fizjoterapia? Jakim cudem? Dokąd idziesz? Wow.
Niesamowite. Pierwszy raz widzę jej próbę. Dlaczego rzuciłam balet? To potrafię zrobić. Byłabyś mistrzynią. Nie pokazuj tego mamie. Wyszłaś z treningu, a Sierra się popisuje. Zapraszam wszystkie na nocowankę. Szuka koleżanek. Dlaczego zawsze jej bronisz? Wolisz, żeby była twoją przyjaciółką od serca? Czemu ciągle się jej czepiasz? Chyba spotykasz się z inną koleżanką, bo nie wiem, co robisz. Nie muszę ci się tłumaczyć. Mam dużo problemów. Jakich? Ze stopą. Jasne. When you're counting sheep, I'll be here for you, I'll be here for you. When you need to talk, take a good long walk. I'll be here for you, I'll be here for you. Of all the people on the planet, I have my choice. Okay, there you go. Turn up my head better than this. Thanks. Usiadłam pierwszy raz od rana. Coś tu mam? Powiesz mi? Jasne, na pewno. Wytarłam? Tak. Dziś zamawiamy pizzę od Antonia, zgoda? Bez różnicy. Źle się czujesz? Zwykle masz własne pomysły. Martwię się, bo jutro znów uczę się z Josie. To źle? Bo ona traktuje mnie jak dziecko. Wiem, jak ci trudno. Jesteś uparta i zawsze wyrywasz się do przodu. Dlatego urodziłaś się 2 tygodnie przed terminem, żeby podbić świat. Ale teraz nic mi nie wychodzi. Na dodatek... Co? Wstydzę się po repetycji. Z czego się śmiejesz? Jesteś taka podobna do mnie. W czym? Obie uważamy, że powinnyśmy dać sobie radę same. Posuwamy się za daleko i tracimy równowagę. Tak jak ty, można łatwo spaść z równoważni. Tego uczysz się na początku. Oczywiście, gimnastyczko, tak samo w życiu. Trzeba zachować równowagę. Dlatego rzuciłam bank i założyłam kawiarnię. Bo lubisz kawę. Potrzebowałam równowagi. Uznałam, że nie chcę już słuchać szefa i powinnam być w domu, kiedy wracacie ze szkoły. Myślałam, że sama zajmę się bliźniaczkami. Zabiorę cię na trening, ugotuję obiad. To mnie przerosło. Ale gdy babcia zaproponowała pomoc, ogarnął mnie wstyd, że sama sobie nie radzę. Wiesz, czego nauczyła mnie babcia? Przyjmować pomoc. Fajnie, że jesteś. Pan Wu zmusił cię do przyjścia, ale postaraj się wykorzystać ten czas. Dobrze. Zacznijmy od biologii. Czyli biologia. Znajdę inny podręcznik. Let's go.
Szukam książki o oceanach. Do zobaczenia w czwartek. Znowu będziesz się chowała? Czemu? Wstydzisz się korepetycji. Nie uda się nam, jeśli w czwartek się nie przyłożysz. Poczekaj. Widzę, jak się starasz, ale odpocznij. Mama krytykuje mój układ. Muszę nad nim popracować. Moja siostra się zakwalifikowała. Ale Tasha złamała sobie rękę w przegubie i nie startowała. Jeśli przesadzasz na treningach, gimnastyka nie sprawia przyjemności. Powiedz to mojej mamie. Ja też brałam korepetycję. Dostajesz same szóstki. Kiedyś matematyka mi nie szła i potrzebowałam pomocy. Teraz jest mi łatwiej. Nie mów nikomu, że mam korepetytorkę. Rozumiem. Jasne. Złościłam się, że muszę tu przychodzić i było mi wstyd. Widzę, że chcesz mi pomóc. Nareszcie cię olśniło. Zastosujemy twoją metodę. Zupełnie nowa McKenna. Bierzmy się do pracy. Tę będziemy czytały? To moja książka. Lubisz konie? Tak, chciałabym jeździć, ale wiesz. Ludzie na wózkach mogą? Tak, ale zajmijmy się nauką. Jeszcze raz, uda ci się. Zdjęcie gipsu. Kwalifikacje do reprezentacji okręgu 14 czerwca. Przecież wiesz, że królowa patrzy. Nie wychodzi mi. Nie poddawaj się. Lektora do filmu podstawił Zeta.
Robisz postępy, świetnie ci idzie, naprawdę, tak. Zacznijmy od tego. Spróbujesz? Potem weźmiemy coś trudniejszego. Co to było? O mało nie wyskoczyłam z pioruna. Jesteś super. Dziękuję. Przedstawisz mnie super koleżance? Co tu robisz? Przyłapałam cię na kłamstwie. Fizjoterapia, wpadłaś. Wybacz, ale ja... Wolisz być z Sierrą i nową przyjaciółką? Jak ma na imię? To moja korepetytorka i przyjaciółka. Ma na imię Josie. Korepetytorka? Czemu mi nie powiedziałaś? Wstydziłam się. Niczego przed tobą nie ukrywam. Idę trenować przed kwalifikacjami, a ty tylko sobie popatrzysz. Imponujące, o kulach wyprowadzasz psa. Trenuję ręce. Za dwa tygodnie, w czwartek, zdejmą ci gips. Nie można wcześniej, zabraknie mi czasu na treningi. Pomyślimy o nich, gdy zdejmą ci gips. W czwartek, za dwa tygodnie. Dobrze, ale nie później. Tata jedzie na konferencję w pierwszym tygodniu lipca i dzwonił na kemping. Mają wolne miejsca w ten weekend, ale z twoim gipsem nie przeszkodzi mi w wyjeździe. Na pewno? Tak. Ty i Tulane będziecie spały we własnym namiocie. Tulane chyba będzie zajęta w weekend. Daj nam znać. Josie może pojechać? Tak. Wspaniały pomysł. Cieszę się, że się przyjaźnicie. Bo jest fajna i bardzo mądra. Jutro spotkam jej mamę na zebraniu. Może zaprosimy jej rodziców. Świetnie. Dobrze. Dogadujesz się, Slane? Tak. Porozmawiamy? I znów mnie okłamiesz? Ten weekend wyjeżdżamy na kemping. Pokłóciłyśmy się, ale uważam cię za członka rodziny. Chcesz, żebym pojechała? Tak. Josie z rodzicami też się wybiera. Nie, dzięki. Jestem zajęta. I tak byś się nie zmieściła w namiocie. Josie będzie jeszcze trudniej. Jak pójdzie z nami na spacer? Zapomniałaś, że tobie też będzie ciężko? Nie pomyślałam. Na szczęście super tata pomyślał. Wspaniałe miejsce. Ścieżka prowadzi do wodospadu. Jestem najlepszy. Przesadzasz. I jak? Nazwę wózek grzmotem. Prześcignie pioruna do wodospadu. Ścigasz się ze mną? Stawką będzie pierwsza pianka. Zgoda? Przegrasz. Ty obejmiesz. Gotowa? Tak. Do biegu? Gotowe? Tak.
Już po tobie. Grzmot przychodzi po dłonie. Nie pokonasz mnie. Wygrałam. Jesteś świetna. Dużo ćwiczę, ale rzeczywiście. Zadarłaś z mistrzynią. Nieważne, spójrz na to. Popatrz. Nie przejmuj się. Stąd też widzę. Niesamowity. Gdy podziwiam taki widok, nie różnię się od was. Bo wodospad jest od nas potężniejszy. Nawet od najsilniejszego człowieka na świecie. Zaraz tam będę. Rewanż? Zgoda. Jazda. Przegrasz. Nie. Jutro będą bolały cię mięśnie. Już mnie bolą. Macie wszystko? Tak. Dlaczego mój mąż leży w namiocie i wydaje taki dźwięk? Dobranoc. Dobranoc, mamo. Zjadłam 5 pianek, ale pierwsza była najlepsza. Smak zwycięstwa podwójnego. Dobrze, przestanę. Dogryzamy sobie stulein, kiedy ze sobą rozmawiamy. Nie pamiętam takiej kłótni. Nudzi mnie ten temat. Postaw się w jej sytuacji. Dziś jeździłaś na wózku i wczułaś się w moje problemy. Jej mama wiele od niej wymaga i pilnuje na treningach. Kiepska zabawa. Ale dlaczego wyżywa się na mnie? Możemy zmienić temat? Słusznie. Zamknę oczy i będę jeszcze raz przeżywała podwójne zwycięstwo. Już koniec. Śpi z otwartymi oczami. Niepokoiło ją tylko jedno miejsce, do którego kiedyś trafi. Klimat Indii szkodził dzieciom, dlatego wysyłano je jak najszybciej do szkoły w Anglii. Widziała wyjazd innych. Widziała wyjazd innych dzieci, potem rodzice rozmawiali o listach od nich. Czasem z przyjemnością słuchała opowieści ojca o podróży do Nowego Świata, ale martwiła się, że z nią nie zostanie. Dlaczego ją tam wyślą? Bo klimat w Indiach jest niezdrowy. Czemu bała się wyjazdu? Nie chciała rozstać się z ojcem. Co się stanie? Na początku będzie jej ciężko. Potem nawiąże nowe przyjaźnie i polubi życie w Anglii. Udało ci się. Nie do wiary, rozumiem, co czytam. Właśnie. Bardzo ci dziękuję. Tobie to zawdzięczam.
Mamy Stulein, tajny znak zwycięstwa. Pokażę ci. Puk, puk. I odpalasz. Fajne, należy się nam. Tak. Chcę ci coś powiedzieć. Marzyłam o jeździe konnej. Znalazłam miejsce, gdzie tego uczą. Nazywa się Serce i Konie. Ośrodek dla niepełnosprawnych. Fajnie. Zapisałam się miesiąc temu. Zainspirowałaś mnie. Serio? Jesteś odważna. Dobrze mi idzie. W czwartek przesiądę się z kucyka na konia. Będziesz mi kibicowała? Nie denerwuję się, ale... Chętnie przyjdę. Świetnie. W czwartek zdejmują mi gips. Przełożysz na piątek? To wiele by dla mnie znaczyło. Może... Nie, muszę trenować do kwalifikacji. Jasne. Nie złość się. Wiesz, ile to dla mnie znaczy? Bez gipsu wrócę do gimnastyki i normalnego życia. A ja nie należę do twojego normalnego życia. Lewa przyjaciółka. Nie widzisz, jak mi trudno wysiedzieć bez ruchu w bibliotece? Doskonale to rozumiem. Nie o to... Na mnie pora. Żegnaj. Zaczekaj. Spotkamy się jutro na korepetycjach? Nie. Już ich nie potrzebujesz. Nauczyłaś się czytać ze zrozumieniem. Powiem panu Wu. We wtorek klasówka z matematyki. Poczekajcie. Rusza stado nosorożców. Z tej listy wybierzcie jedną książkę. Za miesiąc, 15, streścicie akcję i przedstawicie temat. Piętnastego? Dzień po kwalifikacjach? Czeka nas dużo zajęć. Na pewno mi się nie uda. Wiem, że dasz radę. Love broken, we can't fix it. We tried and tried and got more distant. Out the window with the wind. Czwórka plus. Praca z Josie pomogła. That's too big for me to fight. Zdjęcie gipsu. Robisz postępy. Zrozumiałaś. Tobie to zawdzięczam. Ośrodek Serce i Konie. Gotowa? Cieszę się, że przyszłaś. Bo jesteśmy prawdziwymi przyjaciółkami.
Fajne miejsce. Bardzo. Hey, Josie. Na nim pojadę? Nie, to popiół. Nowy koń, więc boi się byle czego. Dosiądziesz Śnieżki. Chodź tu. Długo tu jeździ. Nie spadniesz. Będziemy przy tobie. Trenerka nauczyła nas świetnego ćwiczenia. Wyobrażasz sobie, że wdychasz błękitne niebo, a wydychasz szare. Gotowa? Błękitne wdychasz, szare wydychasz. Dzięki. Już mi lepiej. Jestem gotowa. Ruszaj, Śnieżko. Uda ci się. Wygodnie ci? Nazwę ją Śnieg. Brawo. Cieszę się, że ona tu jest. Ja też. Cześć. Co tu robisz? Josie mnie zaprosiła. Uznałam, że powinnyście porozmawiać. Pomogę oczyścić Śnieżkę. Zaraz wrócę. Dzisiaj mieli zdejmować ci gips. To kolejne kłamstwo? Wybacz mi. Wstydziłam się po repetycji, bo wyszłam na głupią. Rozumiesz? Dlaczego przyjechałaś tutaj zamiast na zdjęcie gipsu? Już nie zależy ci na zawodach i gimnastyce? Miałyśmy trenować razem. Gimnastyka wiele dla mnie znaczy, ale... Josie... Zaprosiłaś ją na naszą wyprawę i pokazałaś tajny gest. Ucieszyłam się, że wreszcie rozumiem, co czytam. Beznadziejny wykręt. Nie. Przyjaźnię się z Josie, ale ciebie nikt nie zastąpi. Miałyśmy 3 latka. Kiedy pierwszy raz cię pokonałam. Zgoda? Tak. Kwalifikacje okręgowe za 3 tygodnie musicie dużo ćwiczyć. Żadnych wygłupów. Ładnie, Sierra, widać, że ciężko pracujesz. Zdjęli ci gips. Chcesz dziś zrobić zeskok? Tak.
Dobrze. Jak wysoko? Pierwszy raz po kontuzji możesz się bać. Nie zmuszaj się. Obleciał mnie strach. Poćwiczmy na niskiej równowagi. Nie, mam tylko parę tygodni, muszę próbować. Zejdź. Dlaczego nie mogę? Uraz psychiczny nie zniknie tak szybko. Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Zmarnuję to, nad czym pracowałam od trzeciego roku życia. Daleko sięgasz w marzeniach. Ale idź krok za krokiem. Daj z siebie wszystko, a reszta ułoży się sama. Czemu dorośli mówią takie rzeczy? Bo to prawda. Porozciągaj się i nie martw się na zapas. Cieszysz się, że nie masz gipsu? Tak. Ale nie wiem, jak się przygotuję do zawodów i przeczytam lekturę. Zawalę jedno i drugie. To za dużo dla mnie jednej. Czemu uważasz, że sama musisz to zrobić? Jakbym słyszała mamę. Masz mnie, Josie, rodzinę. Dość płaczu, moja panno. To są słowa mamy. Aż strach. Kerry Strang, amerykańska gimnastyczka, skręciła nogę w kostce, ale dokończyła układ na igrzyskach w Atlancie, co dało zespołowi złoty medal. Pamiętam, oglądałam ją w telewizji, bała się, ale wykonała najważniejszy element układu. Uda ci się. Nie robisz przerwy na kolację, ale musisz coś zjeść. Uczysz się przed zawodami? Muszę dokończyć lekturę. Fajnie czytało się o sportowcach, jakby to nie była praca domowa. Jak się czujesz przed jutrem? Nie opanowałam ze skoku. Trenerka mówi, że sama się blokuje. Gdy tam stoję, boję się upadku. Zniknęła dawna śmiałość. Pojawił się lęk. Co może cię spotkać? Spadnę i nie awansuję do reprezentacji, o czym marzę od zawsze. Kim jestem bez gimnastyki? Moją cudowną córeczką. I moją wspaniałą wnuczką. Dla ciebie. Jaki śliczny. Bez względu na to, co stanie się jutro, pozostaniesz naszą gwiazdką. Zawsze. Powitajmy z Winneskisem, Glotne,
pantery, fantazje, wodnice, wschodzące gwiazdy lub potęga. Witamy na kwalifikacjach do reprezentacji okręgu. Za 10 minut rozpoczynamy zawody. Uczestniczki prosimy o zgłoszenie się do sali. Dobra jest. Megan Murphy ma w kieszeni miejsce w reprezentacji. Powodzenia. Nawzajem. Przyszłaś? Oczywiście. Jak się czujesz? Mówiłaś, że jestem dzielna. Nieprawda. Przy koniach popisałaś się odwagą. Dziś też potrafisz. Powodzenia. Widziałaś Tulane? Za 5 minut zaczyna się pokaz, a ona startuje jako druga. Znajdę ją. Co się stało? Zwymiotowałam. Nerwy? Czy jesteś chora? Tak. Chora na myśl, że mama naciska, bym dorównała siostrze. Choruję od tych wymagań. Marzę o kontuzji. Wtedy nie będę musiała tego robić. Już nie będziesz startowała ze mną na igrzyskach? Złościłam się na ciebie o tajemnicę, a sama też ją mam. Jaką? Nie chcę uprawiać takiej gimnastyki. Czemu? Przestała mnie bawić. Mama wymaga ode mnie zwycięstw. Zostałam tylko dla ciebie. Pamiętasz trening gimnastyczek artystycznych? Jak tańczyły do muzyki? To pragnę robić. Rozmawiałaś o tym z mamą? Teraz nie mogę. Czemu? Bo... Nie. Boję się, że spadnę. Ale muszę się przełamać. Zróbmy to razem. Chodźmy. Gotowa? Polecieć. W porządku? Tak. Uda się wam, jasne? Tulane Thomas, klub wschodzących gwiazd. McKenna Brook, klub wschodzący gwiazd. Sierra Kuczynko. Sierra
Meghan Murphy z klubu Potęga. Lane Thomas, klub Wschodzących Gwiazd. Świetnie ci idzie. A jeśli zawalę na równoważni, wykluczone, jesteś tam najlepsza. Pokonaj je. McKenna Brook, klub Wschodzących Gwiazd. Teraz. Załatwię. Błękitne niebo wdychasz, szare wydychasz. Do reprezentacji okręgu zakwalifikowały się Tulane Thomas, klub Wschodzących Gwiazd. Meghan Murphy z klubu Potęga.
Ostatnie miejsce w reprezentacji zdobyła... McKenna Brook, klub schodzących gwiazd. Idziemy do kawiarni? Za 5 minut. Jestem z ciebie dumna. Nie cieszysz się, że weszłaś do reprezentacji? Nie. Przecież od lat tego pragnęłaś. Nie, to ty o tym marzyłaś. Obie do tego dążyłyśmy. Nie. Nie jestem Taszą. Wiem. Nigdy tak nie uważałam. I co? Wycofuję się z reprezentacji. Mama wyjaśnia to trenerce. Nie jest zachwycona, ale rozumie. Sierra była pierwszą rezerwową, czyli teraz awansuje. Należy się jej. A ty zobaczysz, jak wygrywam zawody w gimnastyce artystycznej. Na pewno. Idziemy na tort cytrynowy. Zaprosimy Sierrę. Też ma powód do radości. Zgoda. Dobrze, chociaż to dla mnie trudne. Ludzie uważają, że zwycięstwo jest miarą sukcesu sportowca. Najwięksi zawodnicy wiedzą, że liczą się także inne rzeczy. Potrafią łączyć sport i pozostałe aspekty życia. O tym opowiada ta książka. Uczy też, że nikt sam nie dojdzie na szczyt. Każdy ma kłopoty i się boi. Nawet najgorszy moment przemienisz w chwilę, gdy spełniają się marzenia. Jeśli wspierają cię przyjaciele i rodzina. Musisz wierzyć w siebie i wiedzieć, że osiągniesz cel. Zaufać także tym, którzy stoją za tobą murem, bez względu na wynik zmagań. Always be there for you. Win or lose.